Tarnobrzeskim Domu Kultury podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Tarnobrzegiem a francuskim miastem Pont-et-Mousson. Dokument został parafowany przez prezydenta Tarnobrzega Dariusza Bożka i mera Pont-et-Mousson Henri Lamois. Współpraca pomiędzy miastami ma być prowadzona na kilku poziomach. Na jakie korzyści liczą tu partnerzy? Początek współpracy między miastami sięga lat 80. ubiegłego wieku. Z biegiem lat część kontaktów wygasła, a wspólne działania zostały zakończone. Wszystko odżyło 2 lata temu, po tym jak na Ukrainie wybuchła wojna. Francuzi we współpracy z Tarnobrzegiem zaangażowali się w pomoc dla uchodźców. Uważałem, że partner francuski to miasto, gdzie dzieje się tak wiele w dziedzinie, szanowni państwo, kultury, polityki, pomocy społecznej, edukacji, sportu, że powinniśmy wrócić do naszych relacji na zasadzie partnerskiej. Dzisiaj to ten moment, kiedy możemy podpisać nasze porozumienie na zasadach partnerstwa Pont-et-Mousson i Tarnobrzeg. Pont-et-Mousson przekazało dary oraz pieniądze dla innego partnera Tarnobrzega, czyli ukraińskiego Czernichowa. Ponadto we Francji swoje miejsce na ziemi znalazło kilkudziesięciu uchodźców ze wschodu, którzy trafili do Tarnobrzega. Ten trudny okres sprawił, że postanowiono rozszerzyć współpracę. Przed podpisaniem umowy stosowną uchwałę w tej sprawie przyjęła Rada Miasta Tarnobrzega. Powodów naszej dzisiejszej wizyty i podpisania umowy o współpracy jest wiele. Po pierwsze, powiązania istniejące między naszymi dwoma krajami oraz pomiędzy Lotaryngią a Polską są bardzo stare. Król Stanisław Leszczyński Lotaryngii zapisał się na trwałe w historii i pozostawił bardzo, bardzo mocny ślad w kulturze nie tylko naszego regionu, ale także naszego kraju. Od tego czasu wielu Polaków przyjechało do naszego regionu do pracy w kopalniach żelaza i węgla, a także w hutnictwie. Od tego czasu wiele rodzin polskiego pochodzenia włączyło się w nasz region, nie przestając jednak kultywować swoich polskich korzeni. Jest dla mnie wielką emocją, jestem bardzo wzruszony naszym dzisiejszym spotkaniem, gdyż nasze więzy są tak stare, sięgają lat 80. z panem Piotrem Markutem, dyrektorem Domu Kultury. Osobiście jestem pozytywnie dotknięty, jestem wzruszony i bardzo się cieszę, że nasza współpraca długoletnia mogła zostać sfinalizowana w tak piękny sposób i że będziemy mogli współpracować, jak to wcześniej było powiedziane, na obszarach stowarzyszeniowych, kultury, sportu, a także przedsiębiorczości. Obecnie w Pont-et-Mousson działają stowarzyszenia polonijne zarówno na niwie kulturalnej, jak i folklorystycznej. Podpisanie porozumienia i formalne zostanie partnerami pozwoli na realizację wielu zadań oraz wymianę doświadczeń z zakresu samorządu, kultury oraz sportu. Nasze wizyty w Pont-et-Mousson, czy przedstawicieli miasta partnerskiego u nas, są wizytami, które dotyczą wielu zagadnień. Chociażby ostatnie nasze wizyty dotyczyły pomocy społecznej. Bardzo dużego obszaru, w którym Pont-et-Mousson może się naprawdę pochwalić wieloma dobrymi pomysłami, które warto przenieść na nasz grunt. My także chcieliśmy pokazać od tej strony działania naszych służb. Dziękuję za wizytę i za możliwość podpisania dzisiaj uroczyście naszego porozumienia. Pont-et-Mousson to miasteczko leżące w centrum kraju w okręgu Nancy. Zamieszkuje tam około 15 tysięcy mieszkańców. Za kilka miesięcy zostaną zrealizowane pierwsze działania w ramach zawartej umowy o współpracy. Mówiliśmy o europejskich korzeniach. Pan mer mówił o Stanisławie Leszczyńskim. Dzisiaj zabieramy delegację naszych gości na
wycieczkę do zamku w Baranowie. Ostatnim właścicielem z rodu Leszczyńskich był Rafał Leszczyński, ojciec właśnie Stanisława. Chcemy pokazać, że te europejskie więzi nie zaczęły się w momencie wejścia Polski do Unii, ale trwają już od wielu, wielu lat. Pierwszym działaniem w ramach porozumienia będzie organizacja Europejskiego Projektu Wymiany Młodzieży. Odbywał się on będzie we Francji w dniach od 1 do 10 lipca. Wezmą w nim udział grupy z Francji, Portugalii i Polski.